Michał, bardzo mi miło, że możemy się dzisiaj zobaczyć. Kolejna edycja Top Model przed nami, no i ciekawi mnie, czym ona nas zaskoczy. No. Nie no, żartuję już. Widziałem, że odpowiadałeś dzisiaj na to pytanie. Także pomówmy o czymś innym, ponieważ Państwo na pewno czekają na tę edycję i od września jesteście w TVN, ale ja pamiętam, jak 13 lat temu trafiałeś do tego programu i bardzo mi ciekawi, w jakim byłeś wtedy momencie w życiu. Jak w ogóle stało się, że ta propozycja nad Tobą zawisła? Wiesz co, to był zbieg w ogóle wielu zdarzeń, bo początkowo sądzę, że nikt w ogóle mnie nie brał pod uwagę, żebym był na stałe w tym programie. Producentka ówczesna Ewa Leja zadzwoniła do mnie z prośbą, żebym im pomógł przy castingach na jurorów. Okay. Czyli żebym był taką osobą, która jest, że tak powiem, podstawiona ze strony stacji, żeby sprawdzić pewnego rodzaju możliwości i plastyczność u jurorów, jak reagują w stresie, jak reagują na niezgodę, jak reagują w konfrontacji, jak no taki zwykły casting, czy ktoś się sprawdza przed kamerą, czy się nie sprawdza. Ja to zrobiłem i to miał być koniec mojej w ogóle bytności w tym programie. Następnie później Ewa poprosiła mnie, żeby im pomóc przy castingach jeszcze, żeby się rozpędzili i żeby zobaczyli, jak to wygląda. Ja pojechałem, otworzyłem ten pierwszy casting z Magdą Milcarz. Miałem być wtedy tak zwanym trenerem, cokolwiek, jakieś chyba wymyślone stanowisko w tym programie troszeczkę, że w razie W miałem się pojawić. No i zrobiliśmy otwarcie w Sopocie, pamiętam, to był pierwszy sezon z Magdą. Ja pojechałem do hotelu się pakować, żeby już wrócić i wtedy zadzwonił telefon, czy mogę wrócić i poprowadzić wszystkie rozmowy z uczestnikami, co spowodowało, że jak gdyby z tych 5 godzin, które miałem być, zrobiło się 5 dni castingowych, no a potem już zostałem na planie dzień w dzień, więc dziwna to rola trenera, który jest najwięcej na planie, ale potem zmienili nazwę i się okazało, że jestem prowadzącym. Dzisiaj też jesteś największym wsparciem dla uczestników, ale bardzo mi się spodobało to, co wspomniałeś o tym pierwszym castingu, gdzie wybieraliście jurorów, bo faktycznie często dobrze mieć taką osobę wśród wybierających, która czy zna ich emocje, czy zna środowisko, czy po prostu jakoś tam pomaga. Czy można powiedzieć, że ty miałeś też właśnie jakiś taki małą cegiełkę, dołożyłeś do tego, by wybrać tych jurorów, których znamy, Marcina, Dawida? Wiesz co, ja to w ogóle mnie to nie interesowało, kto będzie, bo to nie mój projekt. To jak gdyby wszyscy byli na tym castingu i to oni się sprawdzili. Aczkolwiek bardzo śmieszne jest to, że zarówno Marcin, Dawid, jak i Aśka nie przeszli castingu ze mną. Okay. Czyli wszyscy, którzy brali udział ze mną, polegli. Kończyłeś po prostu. Dokładnie, ja stwierdziłem, nie robię w tym programie, to nikt nie będzie. Nie żartuję, ale... Czy te osoby jeszcze istnieją w polskim show biznesie, czy już niestety o nich zapomnieliśmy? Nie, istnieją, bo to były naprawdę niesamowite postaci polskiego show biznesu i fotografowie bardzo dobrzy i projektanci. Ale akurat chyba Dawid miał casting, za granicą go dogrywali. Asia była castingowana też chyba... Nie, Aśka była. No oczywiście, że. Zmieniamy wersję. Aśka była, tak. No ale też Ania Rubik była. Dużo, dużo osób bardzo. No i stacja wybrała taki skład. Początkowo inny, bo jeszcze pośród jurorów była Karolina Korwin-Piotrowska na samym początku. Potem się zamieniły z Kasią Sokołowską. No i też w pierwszej edycji, no ja z Magdą Milcarz pełniliśmy tę enigmatyczną funkcję trenerów.